Dzień dobry, witam w piątek, 4 marca. Piątek, weekend, ostatni dzień pracy, choć nie dla wszystkich. Ale jeżeli nie było jeszcze dzisiaj pite i była pita kawa, to zapraszam bardzo serdecznie do jej wspólnego wypicia. A przy okazji kilka informacji o tym, co się dzieje u nas i nie tylko u nas. Dzień dobry jeszcze raz w piątek, 4 marca. W nocy trochę popadało, w związku z tym nieco płużyliśmy. Później sypaliśmy ulice i chodniki. Mam nadzieję, że bezpiecznie dotarliście do szkół, do pracy. Ale proszę uważać, bo może być miejscami ślisko. No, w marcu jak w garncu, tak? W związku z tym można się spodziewać, że ta dobra pogoda i słoneczne promienie będą naprzemiennie z mrozem i z lekkimi opadami. No właśnie, mam nadzieję, że to będą lekkie opady, tak jak tej nocy. No dobrze. Dzień dobry, witam jeszcze raz bardzo serdecznie. 4 marca, 9 dzień wojny na Ukrainie. Ale najpierw króciutko o sytuacji politycznej u nas w kraju. Nie wiem, czy wszyscy Państwo pamiętają, ale dokładnie dzisiaj mija 2 lata od pierwszego zgłoszonego w kraju przypadku COVID-u. Stąd ten dzień właśnie traktowaliśmy jako początek pandemii w Polsce. 2 lata, nie chcę się wierzyć. Prawda? Bardzo trudne dwa lata, które zmieniły w naszym życiu, w naszych życiach, w naszych miastach i w naszym kraju bardzo bardzo, bardzo wiele. No ale teraz COVID-u nagle nie ma. To jest też ciekawa historia, co? Tak na marginesie. W środę, o tym już informowaliśmy, w środę prezydent Andrzej Duda zawetował złą i taką dewastującą polską edukację ustawę Lex Czarnek. Także szkoda, że wczorajsze... Jakby szkoda, że tego nie konsultowano wcześniej z nikim. Szkoda, że nie wsłuchano się w głos środowiska nauczycieli, wychowawców, pedagogów, samych rodziców, dyrektorów, wreszcie samorządów, które są organami prowadzącymi tysiące szkół w Polsce. Natomiast no, niepokoją takie wczorajsze doniesienia ministra edukacji. Tutaj krótki cytat. Właśnie zaczęliśmy pracę nad nową ustawą. Koniec cytatu. Oznacza to, jak rozumiem, że temat nie został wcale i do końca zamknięty. To mam nadzieję, że pan minister będzie w sposób właściwy w tej chwili nad tym dokumentem pracował, uwzględniając przede wszystkim te głosy, te postulaty, te wątki, które były podnoszone w trakcie prac nad tą ustawą Lex Czarnek. To musi zostać uwzględnione, jeżeli chcemy myśleć o dobrych ustawach dla polskiej edukacji. Tak więc zobaczymy. Będziemy się na pewno przyglądać i na pewno będziemy tą sytuację monitorować. Całe środowisko szkolne, nauczyciele, rodzice, dyrektorzy, uczniowie, organizacje społeczne, organizacje związkowe, samorządowcy będą tą sytuację z całą pewnością monitorować. Jesteśmy także w stałym kontakcie z naszymi samorządowcami zrzeszonymi w Związku Miast Polskich i w Unii Metropolii Polskich. Jak Państwo wiecie, Wrocław jest członkiem tych dwóch organizacji. W tej chwili trwają prace nad tak zwaną specustawą odnośnie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z tym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. No i w tej chwili konsultujemy ten dokument tak, aby on rzeczywiście najlepiej odpowiadał potrzebom tej sytuacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Natomiast jeżeli chodzi o samą Ukrainę, no to obserwujecie przecież na różnych kanałach telewizyjnych, polskich, zagranicznych i w mediach społecznościowych to, co się dzieje.
wiele ofiar, wielu rannych, tysiące ludzi zmierzających w tej chwili w kierunku granicy. Oni będą z całą pewnością szukać schronienia w Polsce, bądź też duża część trafiła i trafia także do Rumunii. Ja w tej chwili także czekam na przyjaciół z Kijowa, którzy właśnie uciekają przez Rumunię. Obraz, to są straszne obrazki, obrazy zniszczonych miast. Wczorajszy taki bardzo wstrząsający apel prezydenta Ukrainy do Putina o taką osobistą rozmowę. No, ten apel póki co, jak wiemy, pozostaje bez odpowiedzi. Druga tura rozmów delegacji ukraińskiej i rosyjskiej dotyczyła zabezpieczenia tych korytarzy humanitarnych. Miejmy nadzieję, że tutaj uda się wypracować porozumienie, tak to jest w tej chwili komunikowane, bo przecież trzeba zabezpieczyć tą ludność cywilną, która w tych miastach najbardziej cierpi. No a mimo wprowadzonych, jak wiemy, sankcji przez Unię Europejską, przez Stany Zjednoczone, trwa wojna nieprzerwanie, ale trzymamy mocno kciuki, nie tylko trzymamy kciuki, także pomagamy, wiele działań pomocowych, tak jak wczoraj mówiłem, dziesiątki ton darów pomocy rzeczowej, materialnej już z Wrocławia na granicę i do Ukrainy, do ukraińskich miast trafiło. Ukraina złożyła także, jak niektórzy już wiedzą, wniosek o przyjęcie w poczet krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wczoraj polski Sejm przez aklamację podjął uchwałę w sprawie poparcia tego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. My tutaj z Wrocławia od samego początku wysyłamy bardzo jednoznaczny głos, że miejsce Ukrainy jest w rodzinie krajów europejskich, w strukturach NATO. Na marginesie tym samym tropem poszła Gruzja, która także złożyła wniosek o akcesję. To nasi wielcy przyjaciele. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół z Gruzji. Mamy dobre, jak wiecie, relacje. Według natomiast polskiego MSW do Polski już przyjechało 600 tysięcy uchodźców. Trudno jest mówić, ilu z nich trafiło tutaj na Dolny Śląsk, ilu trafiło w konsekwencji do Wrocławia, ale należy przyjąć, że to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy osób i z całą pewnością ta liczba będzie się zwiększała, bo bowiem jak wiemy, Wrocław już przed tym konfliktem wojennym był trzecią kolonią, do której przyjeżdżali Ukraińcy z prostego powodu. No tutaj po prostu czują się dobrze, tutaj są miejsca pracy, tutaj są uczelnie, na których studiowali i studiują. W związku z tym no, przed tym konfliktem we Wrocławiu już była 100-tysięczna wspólnota Ukraińców, na marginesie bardzo duża także wspólnota Białorusinów, wcale nie taka mała, także wspólnota Rosjan. No i razem budujemy ten nasz Wrocław, no a teraz razem pomagamy i wspieramy Ukrainę. Tak więc należy się spodziewać, że we Wrocławiu obywateli Ukrainy, którzy uciekają z tych obszarów objętych dzisiaj konfliktem, szukają schronienia, będzie zdecydowanie więcej. I tak jak wczoraj mówiłem, to dopiero będzie dla nas stanowić duże wyzwanie, tak? Bo dzisiaj paczki, mleko, konserwy, ciuchy, śpiwory, koce, to wszystko jest ważne, ale to jest także jakby w kontekście tych wszystkich innych wyzwań, które przyjdą, relatywnie proste, relatywnie łatwe, mega potrzebne, bez dwóch zdań. Za tą pomoc chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować. Natomiast prawdziwe wyzwania, takie pomocowe, dopiero przed nami. I tutaj musimy także wykazać się dużą odpowiedzialnością w tym pomaganiu, ale także dużą konsekwencją. Tak? Nie wystarczy tylko i wyłącznie podjąć pewne działania o charakterze akcyjnym, krótkotrwałym, krótkoterminowym. Należy się przygotować, że
ta pomoc, że tej pomocy będziemy musieli udzielać w takiej długiej perspektywie i na to musimy być wszyscy przygotowani. Oczywiście nie panikujemy, będziemy i przygotowujemy się do tej sytuacji. Oczywistym jest, że musi się to wszystko zadziać z udziałem Unii Europejskiej, pieniędzy dokładnie z Unii Europejskiej. O tym także rozmawiamy. Musi zostać uruchomiona gigantyczna, podkreślam to, gigantyczna pomoc, która pozwoli właśnie w sposób dobry i mądry pomagać. Póki co dla tych wszystkich, którzy tutaj przyjechali albo którzy przyjeżdżają, informacja, że wszelkie informacje dotyczące właśnie tego, kto organizuje pomoc, gdzie udzielane są informacje dla uchodźców, wszystkie sprawdzone serwisy internetowe i profile na Facebooku, które warto śledzić, bezpłatna pomoc prawna, gdzie jest prowadzona zbiórka we wrocławskich szkołach, gdzie jest zbiórka na przykład środków medycznych, jak mogą pomóc przedsiębiorcy. Każdy może coś zrobić. Właściwie działania o charakterze symbolicznym, koncerty, akcje, manifestacje, podczas których albo mówimy, albo zbieramy pieniądze, tak jak dzisiaj w Narodowym Forum Muzyki, gdzie przy udziale Fundacji Ukraina będzie organizowany koncert, z którego także zbiórka będzie przeznaczona dla Ukrainy. No to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem, te wszystkie informacje z całą pewnością znajdziecie na stronie miasta www.wroclaw.pl. To jest nasz specjalny serwis, na bieżąco aktualizowany. On zawiera właśnie odpowiedzi na te wszystkie wątki, na te wszystkie pytania. Tak więc w tym całym chaosie informacyjnym, który także wytworzyła ta sytuacja, tam można dostać sprawdzone informacje i do tego Was bardzo serdecznie zapraszam, bo widzę, że ciągle wiele osób pyta, bądź to w komentarzach, bądź wpisanych do mnie w wiadomościach, stawiacie te pytania pomocowe. No to większość odpowiedzi znajdziecie na stronie właśnie www.wroclaw.pl. Ten serwis jest także prowadzony w języku ukraińskim, także sami Ukraińcy, którzy przyjeżdżają, mogą się o tym wszystkim dowiedzieć. Ale to oczywiście dla tych, którzy mają internet, mają dostęp do internetu, a dla tych, którzy tego nie mają, taka oto nasza propozycja i oferta. To jest nasz publikator miejski wrocław.pl, czyli można powiedzieć no takie analogowe wydanie serwisu internetowego wrocław.pl. Ten publikator znajdziecie w kilkuset miejscach na terenie Wrocławia, w sklepach, w urzędach, w różnego rodzaju, na różnego rodzaju targowiskach, w sklepach wielkopowierzchniowych. On jest darmowy i tutaj znajdują się te wszystkie informacje, które są także, albo prawie wszystkie informacje, które znajdują się także w serwisie internetowym. Także zachęcam, bo to są dobre i sprawdzone informacje. Niektórzy z Was dostaną to także do skrzynek, do domu. Oprócz tego, że Wrocław oczywiście murem za Ukrainą, to informujemy o tym wszystkim, co się dzieje we Wrocławiu, ale informujemy także o tym właśnie, gdzie Ukraińcy przyjeżdżający tutaj do Wrocławia mogą uzyskać pomoc. To, co jest też niezwykle ważne, tutaj pokazujemy między innymi przejście dialogu w przejściu świdnickim. Ten serwis jest także w języku ukraińskim, także bardzo serdecznie zachęcam i namawiam do tego, abyśmy po prostu brali sobie tą gazetę, ten informator. To dla tych, którzy nie lubią, nie mogą, nie chcą albo z jakichś innych powodów nie korzystają z internetu. Także tą gazetę możecie spotkać w mieście w kilkuset punktach. Słuchajcie, do akcji pomocowych dołączają wciąż kolejne instytucje i firmy, organizacje, osoby fizyczne. Za to też chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Naprawdę Wrocław nie zawiódł. Ja jestem
dumny jako prezydent, jako wrocławianin z tego, jak się zachowujemy. Swoich studentów ukraińskich bardzo wspierają wrocławskie uczelnie, za co jestem wdzięczny całemu środowisku akademickiemu. Na przykład kino Nowe Horyzonty od najbliższej soboty w repertuarze tego niezwykłego kina, niezwykły art house na mapie Wrocławia, na tej kulturalnej mapie naszego miasta. Tam będą także seanse, z których całkowity dochód będzie właśnie przeznaczony dla fundacji niosących wsparcie osobom z Ukrainy. Kolejkowo, to kolejna ważna atrakcja na mapie naszego miasta. Myślę, że dobrze Wam znana atrakcja. Od poniedziałku, 7 marca, uruchomi taką bezpłatną świetlicę modelarsko-plastyczną. Jej celem jest zajęcie się właśnie ukraińskimi dziećmi w wieku od 5 do 14 lat, tak aby mamy, babcie mogły załatwić różne formalności związane z meldunkiem, wynajęciem mieszkania, zapisem ich do szkoły czy też przedszkola, właśnie znalezieniem pracy, bo tak jak powiedziałem, no należy się liczyć z tym, że wraz z rozwojem sytuacji to jednak będzie tak, że zdecydowana większość tutaj zostanie z nami na dłużej. Także trzeba pomóc tym, którzy tutaj pojawiła się wśród komentujących jedna pani, która ma problem z flagą Polski, której rzekomo nie ma. No widzicie, nawet w takiej sytuacji, oprócz tego, że flag Polski akurat w tym gabinecie nie brakuje, ale nawet w takiej sytuacji pojawiają się właśnie różnego rodzaju prowokatorzy, różnego rodzaju hejterzy, których trzeba po prostu usuwać, blokować, kasować. Na takich ludzi po prostu nie ma. Nie powinno być miejsca w tej przestrzeni internetowej, ale będą. Właśnie to ja dlatego mówiłem o pewnym szumie informacyjnym, dlatego mówiłem o po prostu zwykłych hejterach, podżegaczach, prowokatorach. Oni się będą, oni się także gdzieś wśród nas, że tak powiem, kręcą. Na nich musimy także uważać, ale ich po prostu musimy z tej przestrzeni internetowej, komunikacyjnej po prostu eliminować. No dobrze, ale nie zajmujmy się nimi zbyt długo. Tak więc dzięki kolejkowo za to, że uruchamiacie tą świetlicę modelarsko-plastyczną, bo rzeczywiście, no, słuchajcie, profil społeczno-demograficzny osób przyjeżdżających tutaj do Wrocławia jest taki, że są to osoby relatywnie młode, są to na ogół kobiety z dziećmi. No, trzeba im stworzyć warunki do tego, aby mogły podjąć pracę i załatwić te kwestie formalne. Żeby tak się stało, no, dzieci muszą być zaopiekowane. Albo zaopiekowane w świetlicach, albo zaopiekowane w przedszkolach, albo zaopiekowane po prostu w szkołach. To i musi się znaleźć dla nas wszystkich miejsce. To jest sytuacja wyjątkowa. W związku z tym bardzo proszę, żeby nikt mi nie zadawał takich idiotycznych wręcz pytań, mówiących o tym, panie prezydencie, to jak to jest, zapewni pan w pierwszej kolejności nam wrocławianą miejsca, a później innym? Nie, nie ma czegoś takiego, że tym w pierwszej kolejności, a tym w drugiej kolejności, bo wszyscy przyjeżdżający tutaj do Wrocławia i chcący budować to miasto są w pierwszej kolejności. Nie ma obywateli pierwszej, drugiej, trzeciej kategorii, nie ma numerus clausus. Nie ma takich po prostu historii, przynajmniej póki ja jestem prezydentem, koniec, kropka. Dlatego tu dla wszystkich się znajdzie miejsce. Budujemy egalitarny i normalny Wrocław. Wrocław nie wykluczający, tylko Wrocław wkluczający. Dlatego też wczoraj podpisaliśmy między innymi Europejską Kartę Równych Praw Kobiet i Mężczyzn. Ona między innymi o tych sprawach traktuje, ale generalnie w każdym wymiarze naszego życia będziemy taki właśnie solidarny i egalitarny, mądrze egalitarny Wrocław budować. A jesteśmy w sytuacji wojny. Jesteśmy w sytuacji wojny, kiedy trzeba ratować ludzi, którzy po prostu giną albo mogą ginąć w swoich miastach. I dla nich się musi tutaj po prostu znaleźć miejsce. A my musimy się wszyscy troszeczkę posunąć. Musimy troszeczkę być może nasze życie, nie wiem, przeformatować, zmienić. Miejmy nadzieję, że zmienić na moment, tak? Musimy się do tej nowej sytuacji jakoś zaadoptować. To nie tylko będzie dla nich nowa sytuacja. Choć oni mają pewną określoną traumę, tak? Wasze dzieci, nasze dzieci
prawda, pytają w domach, co się dzieje, kiedy włączają telewizję i widzą te płonące i atakowane budynki wojskowe i cywilne na Ukrainie. Płaczą i boją się, płaczą i boją się. Tak dzisiaj rozmawiam z Karoliną, która mówi tak, że jej syn, ta mama, a oni tutaj do nas wejdą, nie wejdą, tak? Pełen lęku i strachu. Wy pewnie też takie rozmowy ze swoimi dziećmi prowadzicie. A teraz pomyślmy sobie, co oni tam przeżywają na miejscu. Co oni tam tym dzieciom mówią, kiedy dookoła hałas, niemiłosierny hałas wystrzeliwanej amunicji, spadających rakiet i bomb. To trzeba sobie to wszystko jakoś spróbować wyobrazić, co oni mówią tam tym dzieciom i jakie oni tam traumy muszą przeżywać. To są traumy, które z nimi pozostaną na długo. Po prostu z nimi pozostaną na długo. Dlatego proszę mi nie zadawać tego typu pytań, bo będę bardzo nerwowo na nie reagował. Nie, Wrocław jest dla każdego, dla wszystkich. Jeżeli ktoś przekroczył granicę Wrocławia i powiedział, zostaje tutaj, to już jest wrocławianinem i należą mu się te wszystkie uprawnienia i prawa, które ma taki nawet wrocławianin, jak ja, który się tutaj urodził, którego rodzice się tu urodzili, a którego dziadkowie przyjechali na Gruzy Festum Bastow w 45 czy 6 odbudowywać to miasto. Nie ma to kompletnie znaczenia, kto, jak długo jest i skąd przyjechał. Czy jest, tak jak ja, tu urodzonym, czy jest urodzony w Koninie, w Poznaniu, w Charkowie, w Kijowie, we Lwowie. Nie ma to najmniejszego znaczenia. I proszę, żebyśmy tak podchodzili do miasta. Ja przynajmniej tak podchodzić będę. Jeżeli to się komuś nie spodoba, to mnie nie wybierze następnym razem. Bardzo proszę, ale moje poglądy muszą i będą jasne i klarowne, także w tym zakresie. Dobrze, wystarczy tego statementu. Lecimy. Dzięki tym wszystkim, którzy takie właśnie miejsca w świetlicach tworzą. Na koniec, dobrze, zostawiam sobie to na koniec, bo chciałem wam też opowiedzieć o tych rzeczach, które cały czas się dzieją oczywiście we Wrocławiu, ale jeszcze o sekundę, jeżeli macie jeszcze sekundę, ja się też jeszcze kawy napiję u jednej może. Słuchajcie, to jeszcze raz, 10 ton darów z wrocławskich szkół już wyjechało na Ukrainę. My w naszym centrum informacyjnym, czyli we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, które prowadzi i koordynuje cały działań pomocowych. Doroto, mówię do Doroty, dyrektor Doroty Felix i do twojego całego zespołu. Jesteście kochani, wielkie dzięki za to wszystko, co robicie. Słuchajcie, tam już spłynęło 10 tysięcy maili. Czy wy sobie wyobrażacie 10 tysięcy maili? 10 tysięcy maili i one są wszystkie czytane i to wszystko są maile, w których wy mówicie, jak możecie pomóc. No to jest po prostu niesamowite. To jest po prostu niesamowite. Aż się głos załamuje. Ale naprawdę fajnie. Słuchajcie, każdego dnia około 80 palet rzeczy wydajemy potrzebującym, bo ta pomoc nie tylko płynie na Ukrainę, ale także już ta pomoc jest tutaj dystrybuowana wśród tych, którzy z nami zostali. Słuchajcie, przez 7 ostatnich dni z ogromną, tak jak powiedziałem, pomocą Wrocławia, wrocławskich firm, fundacji, instytucji, uczelni, w ramie z Fundacją Ukraina, w której wczoraj byliśmy, organizujemy te zbiórki. Zajmujemy się zakwaterowaniem, zajmujemy się edukacją, zajmujemy się poradnictwem psychologicznym, psychiatrycznym, poradnictwem prawnym. Jest potrzebna ciągle i organizujemy to pomoc językowa. I tak jak powiedziałem, Wrocław jest pierwszym miastem w Polsce, który stworzył taki niezbędnik pomocowy w języku ukraińskim na dobrze wam już znanej stronie www.wroclaw.pl/UA. Polecajcie to miejsce naszym ukraińskim przyjaciołom. Także zbiórki odbywają się cały czas we wrocławskich szkołach, przedszkolach, w czasoprzestrzeni, czyli w Starej Zajezdni, Dąbie. Adresy mailowe na marginesie powinny znajdować się także na zdjęciu w tle. Tak, zdjęcie w tle na moim profilu. No to zobaczcie sobie, tam jest to zdjęcie w tle, tam jest adres, tam jest maile, na który możecie tą pomoc zgłaszać. Tam są także numery telefonu. Natomiast paczki możemy cały czas zanosić do zajezdni na Dąbie, do zajezdni, gdzie się mieści trzeci sektor, czyli na ulicy Legnickiej, do Wrocławskiego Parku Technologicznego, czyli na ulicę Strzegomską.
No i tak jak powiedziałem, 80 palet rzeczy rozdajemy potrzebującym każdego dnia. Dary także są zbierane na bieżąco przez Straż Miejską. Także wielkie dzięki, raz jeszcze stanęliśmy na wysokości zadania. Przygotowaliśmy także kilka tysięcy ulotek w języku ukraińskim. No i ten właśnie niezbędnik pomocowy, który wam pokazywałem. Słuchajcie, do tej pory w akademikach przy ulicy Wittiga także zakwaterowaliśmy kilkuset uchodźców z Ukrainy. To są takie miejsca czasowego pobytu, stamtąd oni trafiają dalej. Mamy przygotowanych w różnym standardzie ponad 9 tysięcy miejsc i one będą w miarę potrzeb, w różnym standardzie oczywiście, one będą w miarę potrzeb uruchamiane. Tak jak powiedziałem, wszystkie działania pomocowe koordynuje Włocławskie Centrum Rozwoju Społecznego Wsparcie Ukrainy, @wcrs.pl. To jest ten adres, na który przyszło 10 tysięcy maili. Niech przychodzą kolejne, bo one będą świadczyły o tym, że chcemy pomagać i że to nie jest tylko jakaś krótka, chwilowa akcja, tak jak powiedziałem na początku tej relacji. To wsparcie będzie nam potrzebne przez jeszcze wiele, wiele miesięcy i musimy w tym działaniu pomocowym wytrwać, bo prawdziwe wyzwania dopiero przed nami. W naszych szkołach także utworzyliśmy, o tym was informowałem, utworzyliśmy świetlice, specjalne świetlice. Ostatnio właśnie opowiadałem wam o tym chyba wczoraj, jak byłem u pana dyrektora Justa tutaj w naszej szkole na Górnickiego. Piękna, fajna szkoła, super nauczyciele, pozdrawiam. Naprawdę podejmują wiele ważnych działań edukacyjnych, ale także wychowawczych. Tam między innymi została uruchomiona jedna ze świetlic. Jak szedłem sobie do tej świetlicy, to przy stoliku spotkałem dziewczynę, jak się później okazało, piątoklasistki z wychowawczynią. Dzień dobry, co tam robicie? Dziewczyny robiły akurat gołąbki pokoju i to był taki piękny obrazek, bo jak zacząłem pytać dziewczyny, jak się nazywają, to doszedłem do czwartej i ona mówi, dajmy na to Katia. Pytam, Katia, skąd ty jesteś? Katia mówi, ja jestem z Ukrainy. A pytam kolejnej siedzącej obok niej, a ty jak się nazywasz? Ekaterina. Ja mówię, tak, a skąd jesteś? A ona mówi, ja z Rosji przyjechałam. I piękny taki obrazek, jak dziewczyna z Ukrainy, ucząca się w tej szkole, mieszkająca we Wrocławiu i ze swoją koleżanką robią te rzeczy. Naprawdę niesamowite rzeczy. Niezwykle wzruszające, ale to są takie wrocławskie po prostu obrazki. Tak powinno być na świecie, tak powinno być wszędzie. Także raz jeszcze, pamiętajmy o tym. Mieszkający we Wrocławiu, nie tylko Ukraińcy, ale także Białorusini, ale także Rosjanie, to często ludzie, którzy przyjechali tutaj uciekając od tamtych złych systemów. I tutaj znaleźli swój nowy, drugi dom. I oni nie mają nic wspólnego dzisiaj z tamtymi złymi systemami. Oni dlatego tutaj są, bo nie godzili się na życie w tamtych warunkach. I dzisiaj razem z nami budują tą wspólnotę wrocławianek i wrocławianek. Także myślmy o nich ciepło, przyjmujmy ich dobrze i pamiętajmy, że dzisiaj wszyscy razem, ręka w rękę wspieramy Ukraińców. I to jest niezwykle ważne. Także jeszcze raz pozdrawiam Górnickiego i całą społeczność szkoły. I dziękuję także innym szkołom i przedszkolom za to, że zostały te świetlice utworzone. W poniedziałek pojedziemy, zobaczymy, jak sobie z tym poradziło Galileo. Na pewno świetnie, tam także jest świetlica. Transport, o tym mówiłem, ale dla porządku przypomnę. Bezpłatne przejazdy MPK, po tym jak Rada Miasta zatwierdziła na nadzwyczajnej sesji moje zarządzenie w tej sprawie, dotyczy tych Ukraińców, którzy przyjechali do Wrocławia w związku z tymi działaniami wojennymi, czyli najwcześniej 24 lutego. Jeżeli taka jest data stempla w paszporcie, który właśnie trzeba mieć z sobą, poruszając się komunikacją publiczną, to nas zwalnia z konieczności uiszczenia opłaty. Chodzi o to, aby pozwolić tym ludziom w tym pierwszym okresie jakoś tutaj się zaklimatyzować.
Tak, to jest to rozwiązanie. A i słuchajcie, przekazaliśmy już 15 tysięcy euro na ukraińskie ogrody zoologiczne. Jesteśmy w kontakcie z tymi ogrodami. Także dziękuję Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, schronisku naszemu dla bezdomnych zwierząt. Ono już także przetransportowało i objęło, słuchajcie, opieką 15 psów i 9 kotów. I wielkie dzięki, bo naszych baciak mniejszych też musimy pamiętać. No i raz jeszcze i na koniec tych działań pomocowych przypominam o naszym partnerze, o naszym solidnym partnerze Fundacji Ukraina. Wczoraj razem z Artemem Zozulia i z prezesem Dzikiem podsumowywaliśmy wspólne działania, ale także polecałem wam konto fundacji. To jest naprawdę dobry, sprawdzony partner, dobra, sprawdzona fundacja, która poza dzisiaj tą pomocą rzeczową zbiera także pieniądze, także jeżeli chcecie, macie potrzebę, możliwość też wpłacenia, to po prostu zróbmy to. No dobrze, słuchajcie, tak, widzę, że są pewnie, jest już pani Jowita, czyli hejterka sprzed chwili nam się odsłoniła, jest, tak, są sami tutaj prawdziwi Polacy, dobrze, dobrze, dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o działania miejskie, bo równolegle toczą się różne inwestycje i o tym też musimy wiedzieć, o tym też musimy pamiętać, no to takie krótkie ich podsumowanie. W tym tygodniu tradycyjnie zaglądaliśmy na włocławskie podwórka, tereny zielone, duże i małe inwestycje wam pokazywałem. Wszystko toczy się zgodnie z planem, to chcę zameldować. Rozstrzygnęliśmy przetarg na remont południowego peronu tramwajowego na ulicy Olszewskiego. Będzie tutaj taka dwustronna wiata wraz z meblami, a także doświetlone przejście przez torowisko. Dodatkowo podniesiemy peron, żeby wygodniej było z niego korzystać i osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym, a także wjeżdżać z wózkami. Zadbamy także o znajdujące się tam takie cztery zabytkowe drzewa. Wartość tych prac jest 460 tysięcy złotych, potrwają kilka miesięcy. To po pierwsze. Po drugie, na moście pomorskim południowym rozpoczęliśmy prace kamieniarskie przy remoncie strażnic. Pamiętacie, robiliśmy dach, teraz prace kamieniarskie. No bo ten piaskowiec, z których są te strażnice, jest w wielu miejscach bardzo zniszczony przez cement, farby, także trzeba to w tej chwili odczyścić, to po drugie. Słuchajcie, w zeszłym roku, teraz jedziemy na zachód, w zeszłym roku na ulicy Dolnobrzeskiej wybudowaliśmy nowy przystanek autobusowy, a teraz kończymy postępowanie przetargowe na projekt kolejnego i na odcinku pomiędzy ulicą Grzybową i Smolną powstanie nowy przystanek dla właśnie pasażerów jadących w stronę granic miasta. W jego sąsiedztwie wybudujemy także chodnik, przejście dla pieszych. No całość oczywiście doświetlimy. To zadanie jest realizowane z funduszu osiedlowego. Kolejna sprawa. Podpisaliśmy umowę na projektowanie zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Zwycięskiej. Bardzo się z tego cieszę, że ta szkoła powstanie, ale najpierw ją trzeba oczywiście zaprojektować. Najpierw musiałem kupić ten teren od Agencji Mienia Wojskowego. Także opowiadałem i opisywałem, jak długie są u nas te procesy inwestycyjne. Ale cieszę się, bo widzicie, że konsekwentnie realizujemy ten plan, na który się umówiliśmy. Buduje się szkoła na Wojszycach, na Asfaltowej. Za chwilę będzie się budowała szkoła na Cynamonowej. No i ta też się będzie budowała, ale najpierw trzeba to zaprojektować. Na to wykonawca będzie miał w tej chwili 10 miesięcy. Obiekt powstanie, przypomnę, na bardzo dużej działce, ponad 3 hektara powierzchni, ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Dobra, to jest dobra wiadomość dla mieszkańców południowego Wrocławia, dla mieszkańców Ołtaszyna, ale także okolicznych osiedli. Z całą pewnością ta inwestycja pozwoli nam odciążyć szkołę na ulicy Gałczyńskiego. A przypomnę, to będzie duża szkoła, bo 1000 miejsc dla dzieci w szkole i 8-oddziałowe przedszkole. Co się jeszcze dzieje? Wystartował pierwszy w tym roku nabór do mikrograntów.
i od tego roku obok Fundacji Umbrella, o czym już informowałem, program koordynował będzie także Wrocławski Instytut Kultury. Dzisiaj z jego szefową, z Dominiką, będę rozmawiał. Możecie zgłaszać propozycje takich małych, fajnych, sympatycznych projektów od 1 do 15 marca. Czekamy na Wasze pomysły w zakresie animacji, aktywizacji społecznej, edukacji. Czekamy na działania związane z różnymi dziedzinami sztuki oraz takie inne działania o charakterze, powiedzmy umownie, kulturotwórczym. To wszystko można realizować w ramach mikrograntów. Dalej lecimy. Na ostatnim odcinku trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór także dużo się dzieje, czyli przy ulicy Rogowskiej. Tam budujemy kanalizację, żeby zrobić drogę to i położyć torowisko. Pierw trzeba zrobić to, co się znajduje pod ziemią, czyli trzeba zrobić kanalizację. Działamy także na skrzyżowaniu ulicy Strzegomskiej oraz Gubińskiej i Estońskiej. Tam budujemy z kolei sieci podziemne. Pierwsze odcinki też torowiska są już położone na ulicy, na tych najazdach, na ten duży wiadukt, który biegnie nad torami kolejowymi, które wybudowaliśmy od strony właśnie Wrocławskiego Parku Technologicznego. W tej chwili na tych dojazdach pojawiają się także po kolei już słupy trakcyjne. No, zmienia się w ogóle krajobraz od strony ulicy Wagonowej. Budujemy chodniki, drogi rowerowe. No, musicie tam pojechać, przejechać. Myślę, że ci, którzy przejeżdżają, widzą, jak to się tam zmienia. Mówię w tym tygodniu także o tym, że ruszył miejski rower w pełnym składzie. Ponad 2200 rowerów na Was czeka, z czego 201 śladów ze stacji sponsorskich. Słuchajcie, 65 nietypowych rowerów, czyli tandemów, rowerów cargo, handbajków, rowerów dziecięcych. To też jest w tej ofercie. Korzystajcie. Przez pierwsze 20 minut korzystamy z roweru bezpłatnie. Przypominam, kolejne 40 minut opłata 2 zł. No to naprawdę niewielkie pieniądze. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę zapłacimy 4 zł. Co tam dalej? A zresztą wszystkie informacje na stronie www.wrocławskirower.pl. Tak, po ogromnym takim zainteresowaniu wrocławian i sukcesie pierwszej edycji takiego projektu Ławeczka Mieszkańca, w którym to Wy wskazujecie miejsca, w których powinny powstać nowe ławeczki, ruszamy z kolejnym naborem, także śledźcie te informacje, zgłoszenia można wysyłać do końca marca. Formularz znajduje się na stronie internetowej. Wystarczy wejść po prostu w zakładkę Ławeczka Mieszkańca i tam wszystkie informacje znajdziecie. Rozpoczął się również nabór projektu do tegorocznej edycji Funduszu Osiedlowego. To głównie informacja dla Rady Osiedli. To jest część takiego budżetu partycypacyjnego Wrocławia poza WBO. Fundusz Osiedlowy to są takie gwarantowane dla każdego osiedla pieniądze w ramach tego naszego miejskiego dużego budżetu na realizację różnych potrzeb. Łączna pula środków tej edycji 2022-2023 wynosi 40 milionów złotych i nabór projektów do Funduszu Osiedlowego będzie trwał do 30 września, także troszeczkę czasu jest, ale można już zacząć wymyślać. Co dalej? W kolejnych 5 budynkach miejskich wymieniliśmy źródło ogrzewania na ekologiczne. Mowa tym razem o kamienicach na Ołbinie. W ramach tych inwestycji zajmiemy się także starą stalarką okienną, przebudujemy sieci wodno-kanalizacyjne, wykonamy pracę w piwnicach. Całość inwestycji, szanowni Państwo, to 3 miliony złotych. Dalej, tym razem informacja taka, powiedzmy, stypendialna, bo stypendia artystyczne. Do 31 marca czekamy na wnioski artystów, którzy chcieliby wziąć udział w miejskim naszym programie stypendialnym na drugie półrocze tego roku. Artyści mogą, przypominam, artyści mogą ubiegać się o półroczne stypendia w wysokości 2,5 tysiąca złotych miesięcznie w 7 dziedzinach, bo muzyka, teatr, sztuki wizualne, taniec, literatura, film, czy też właśnie taka kategoria, jaką jest upowszechnianie kultury. Czyli 7 obszarów rozstrzygamy 10 czerwca. Budżet to 300 tysięcy złotych, a że mamy fajnych, młodych, zdolnych ludzi, świetnych artystów, których pozdrawiam, to skorzystajcie
korzystajcie z tego i zgłoście swoją aplikację. No właśnie, i ostatnie informacje. Wczoraj, jak już mówiłem, podpisałem Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym. Tym samym Włocław dołączył do rodziny blisko 2000 samorządów w 36 krajach, które mówią, jak ważne są właśnie kwestie równego traktowania. Ta karta została wprowadzona przez Radę Gmin i Regionów Unii Europejskiej w 2006 roku. Cieszę się, że mogliśmy do niej dołączyć jako sygnotariusze. Zależy nam, tak jak już dzisiaj mówiłem, na budowaniu takiego egalitarnego, równego, mądrego, tolerancyjnego, wrażliwego miasta, w którym wszyscy czują się dobrze, w którym prawa kobiet i mężczyzn są tak samo respektowane. Miasta, w którym mamy równy dostęp do różnych wymiarów życia. Stąd będziemy teraz dbać i mocno, jeszcze mocniej, bo zrobiliśmy to, ale będziemy jeszcze mocniej wdrażać postanowienia tej karty, a to jest dobra informacja nie tylko dla kobiet, ale i dla mężczyzn, bo Kongres Kobiet we Wrocławiu, w tym roku we Wrocławiu, stąd wczorajsza obecność profesor Magdaleny Siody, pani profesor Małgorzaty Fuszary i Henryki Bochniarz. Kongres Kobiet we Wrocławiu 7-8 października w hali stulecia. Czyli to miejsce, które przez Maxa Berga zostało zaprojektowane jako właśnie świątynia wolności, demokracji, miejsce debatowania. No właśnie temu będzie służyło. Będziemy rozmawiać o kobietach, o ich prawach. To wszystko na Ogólnopolskim Kongresie Kobiet we Wrocławiu. Jestem dumny, że takie właśnie wydarzenia, takie kongresy odbywają się we Wrocławiu. I na koniec takie komunikaty, powiedzmy, transportowe, bo od soboty 5 marca zmiana linii trasy tramwajowej 6, 8, 11 i 23 tych tramwajów, a powodem jest, moi drodzy, rozpoczęcie kolejnego etapu wymiany rozjazdów tramwajowych na skrzyżowaniu ulicy Jedności Narodowej Słowiańskiej i Nowowiejskiej. Prace potrwają 4 tygodnie. Za utrudnienia przepraszamy, ale konsekwentnie z drugiej strony będę realizował program To Rewolucje, a mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo widzicie, jak to się po prostu zmienia. No i tyle. No to się nagadałem długo, a wy wytrzymaliście, albo niektórzy wytrzymali do końca, za co bardzo serdecznie dziękuję. Życzę dobrego dnia. Będę informował oczywiście o wszystkim i o tych działaniach pomocowych i o wielu, wielu innych sprawach. Jest, nie opuszcza mnie mój asystent, znaczy nie, inaczej, ja jestem jego asystentem, ale Włocuś akurat śpi, odpoczywa. To tak, gdyby ktoś zapytał, co się dzieje u naszego kota, to nasz kot tutaj jeszcze dogorywa, grzeczny, zmęczony, zapracowany. Tak jest, dlatego my za niego coś zrobimy teraz. Trzymajcie się, dobrego dnia, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.